części pierwszej prezentacji zatytułowanej Analiza modelu numerycznego Brzozy w kontekście katastrofy lotu PLF-101 z dnia 10 kwietnia 2010 zaprezentowano analizę literaturową parametrów Brzozy, jak również weryfikację zaimplementowanych przez Wiesława Biniendę do jego prezentacji. Głównym celem przedstawionej pracy było stworzenie modelu numerycznego Brzozy w oparciu o metodologię MAT-143 na potrzeby pracy modelowania skutków zderzenia konstrukcji cienkościennej z przeszkodą. Owe stworzenie modelu numerycznego polegało na zdobyciu opisu parametrów Brzozy z literatury, a następnie implementacji zebranych właściwości do oprogramowania LS-Dyna, aby następnie zweryfikować otrzymane parametry dla symulacji zderzenia. Przy okazji przeprowadzono analizę obu modeli materiałowych przedstawionych przez Wiesława Biniendę w trakcie pierwszej konferencji smoleńskiej. Dane te zweryfikowane z danymi literaturowymi, a następnie przeprowadzono również dla MAT-143 przedłożonego przez Wiesława Biniendę symulację zderzenia. Ostatecznie porównano otrzymane wyniki wraz z wynikami nowo utworzonego modelu materiałowego. Tak samo porównano wyniki z symulacji materiału Biniendy z jego symulacją przedstawioną podczas pierwszej konferencji smoleńskiej. Z katastrofą smoleńską nadal wiąże się wiele teorii spiskowych zaprzeczających ustaleniom komisji Millera, jakoby to było zderzenie typu Controlled Flight into Terrain. Powstał również tak zwany mit pancernej Brzozy, który opiera się o wyniki symulacji przeprowadzonych przez współpracownika zespołu parlamentarnego profesora Wiesława Biniendę z University of Akron. Przedstawił on analizę zderzenia skrzydła z Brzozą, która przeczyła możliwości znacznego uszkodzenia płata. Jednakże wiele osób podważało wyniki uzyskane przez współpracownika zespołu parlamentarnego, szczególnie sposób zamodelowania Brzozy, który profesor Artymowicz przyrównał do materiału gumy. Całe te symulacje przeprowadzono w oprogramowaniu LS-Dyna, które jest rozwijane od roku 1976 i jest stosowane do obliczeń zdarzeń szybko zmiennych z wykorzystaniem solvera Explicit, czyli wykorzystuje się je m.in. w crash testach w branży samochodowej, lotniczej oraz wojskowej, przemyśle wojskowym. Praca została podzielona na cztery główne części. W skład pierwszej wchodziła analiza właściwości fizycznych Brzozy, zarówno na podstawie danych literaturowych, jak również przedłożonych przez Wiesława Biniendę. Następnie przygotowano analizy materiałów, które zaimplementowano do oprogramowania LS-Dyna celem stworzenia odpowiednich symulacji zderzeniowych, by na końcu uzyskane wyniki porównać ze sobą. Drewno jest niezwykle problematycznym materiałem w kontekście metod elementów skończonych. Wiąże się to z faktem, iż jest to materiał anizotropowy, składający się z rdzenia twardziela przyrostów rocznych, promieni rdzeniowych, biela łyka oraz kory. Ta nieuporządkowana budowa drewna, co widać na górnym rysunku po lewej stronie, wiąże się z faktem, iż nie mamy regularnych parametrów w każdej osi. Parametry są zmienne, co wymaga stosowania wielu uproszczeń na potrzeby metod elementów skończonych. Ponadto problemem wiążącym się z zaimplementowaniem parametrów do oprogramowania m.in. LS-Dyna jest duża zmienna charakterystyka materiałowa, na którą wpływa m.in. zawartość wilgoci. Stąd też istotne jest określenie warunków oraz okresów wegetacyjnych, dla którego analizujemy dane drewno, czy jest to drewno suche, czy też nie było ono sezonowane, było świeżym drewnem, które w literaturze amerykańskiej jest oznaczane jako green tree. Jeżeli chodzi o modelowanie numeryczne drewna na potrzeby metod elementów skończonych, stosuje się pewnego rodzaju uproszczenia zakładające m.in. idealną ortotropowość drewna o rdzeniu umieszczonym w samym środku oraz układem współrzędnych zależnym od kierunku włókien drewna, co widać na powyższym rysunku. Mamy oś wzdłużną, promieniową oraz styczną. Do opisu drewna w oprogramowaniu LS-Dyna wykorzystujemy wszelkiego rodzaju materiały ortotropowe, pozwalające na opis kompozytów, bo jak wiadomo, drewno jest również kompozytem, oraz specjalnie stworzony na potrzeby modelowania numerycznego drewna MAT-143, który został utworzony oraz zweryfikowany przez Federal Highway Administration. Jednakże wbrew
powszechnym informacją, twierdzeniem odnośnie tej metodologii tworzenia modelu numerycznego drewna. Nie jest on przypisany do danego gatunku, tylko jest to ogólny opis, w który należy wprowadzić odpowiednie parametry. Jedynie dla jodły oraz sosny można znaleźć pełne informacje w manualu dla MAT 143, gdyż dla tych gatunków drzew zostały przeprowadzone badania weryfikujące poprawność danej metodologii. Poza podanymi gatunkami dane materiałowe otrzymujemy z literatury oraz wyznaczamy doświadczalnie. W kontekście katastrofy smoleńskiej oraz modelowania numerycznego drewna mówimy o brzozie. Jest to brzoza najprawdopodobniej europejska i większość danych literaturowych dla drzew mamy dla gatunków amerykańskich. W tym miejscu należy zadać pytanie, czy jest to drzewo miękkie czy twarde. Według literatury europejskiej brzoza jest zaliczana do drzew miękkich, zaś według amerykańskiej do twardych. Skąd może się to wiązać? Otóż brzoza znajduje się na pograniczu obu grup. W literaturze europejskiej jest jedno z twardszych drzew miękkich, natomiast w literaturze amerykańskiej jest to jedno z miększych drzew twardych. Ponadto na to wpływać może to, iż brzoza ma ponad 100 gatunków, które różnią się między sobą również parametrami fizycznymi. Jeżeli mówimy o brzozie spod Smoleńska, mamy na myśli tak zwaną brzozę Bodina, czyli drzewo o średnicy około 50 cm w miejscu zderzenia, które zostało złamane według pomiarów Naczelnej Prokuratury Wojskowej na wysokości około 6660 mm. Na obecnym slajdzie widzimy dane materiałowe brzozy przedstawione w pierwszej kolumnie dla wartości literaturowej, w drugiej kolumnie dla wartości odpowiadającej MAT 143 przygotowanemu przez Wiesława Biniendę oraz w trzeciej kolejności dla liniowego modelu Biniendy. W czerwonej ramce widzimy parametry zniszczeniowe konieczne do wprowadzenia do MAT 143 przed rozpoczęciem symulacji. Po prawej stronie widzimy wzory zaczerpnięte z manual for MAT 143. Do tych wzorów moduły Younga oraz Kirchhoffa zaczerpnięto dla brzozy, natomiast parametry C1, C2 zostały wyznaczone z parametrów na S, a współczynniki K1 oraz K2 ze względu na brak posiadanych informacji zostały zaczerpnięte z informacji w manual dla MAT 143 podanych dla jodły oraz sosny. Co ciekawe, po prawej stronie w widocznych parametrach zniszczenia wprowadzonych przez Wiesława Biniendę dane odpowiadają stricte sośnie oraz jodle zostały przepisane z manual format 143. Na kolejnym slajdzie przedstawiono analizę liniowych parametrów przedłożonych przez Wiesława Biniendę. Według informacji pokazanej na górnym rysunku, oznaczonej czerwoną ramką, model ten powinien być 4 razy mocniejszy od rzeczywistej brzozy. Otóż tak nie jest. Na lewym dolnym wykresie przedstawiono iloraz danych Biniendy i literaturowych z oznaczoną wartością 1 i sumarycznie wyszło, że model liniowy brzozy Biniendy jest jedynie średnio 1,06 razy większy od rzeczywistego. Stąd też informacja, jakoby 4 razy ten model był mocniejszy, staje się nieprawdziwą. Na kolejnym slajdzie przedstawione są dalsze parametry brzozy zaimplementowane do MAT 143 przez Wiesława Biniendę. Zarówno zaznaczone kolorem czerwonym, jak i niebieskim pokazują, iż nie odpowiadają one brzozie, pomimo tego, iż w trakcie pierwszej konferencji smoleńskiej była mowa, iż jest to model stricte brzozy, a odpowiadają one właśnie podanym w manual dla MAT 143 parametrom jodły oraz sosny, co zaprezentowano po prawej stronie w tabelkach. Istotnym parametrem drzewa jest wzrost wytrzymałości drzewa wraz z ze wzrostem prędkości zderzenia, co widać na przedstawionym wykresie. I ten współczynnik wzrostu wytrzymałości dla prędkości, z jaką zderzył się tu 154M z brzozą Bodina, czyli 74,72 metrami na sekundę, wynosi około 2, ale w tym miejscu należy zaznaczyć, jest to informacja dla sosny, nie stricte dla brzozy, a sosna jest drzewem mniej wytrzymałym od brzozy. Wiąże się to z faktem, iż nie byłem w posiadaniu danych dla brzozy. Co ciekawe, w symulacji parametr odpowiadający za to, czyli parametr G-hard, ustawiono na wartość
zero, co odpowiada idealnej plastyczności materiału, co jest ewidentnym błędem w symulacji Wiesława Biniendy, ponieważ drzewo nie jest materiałem idealnie plastycznym, stąd też mogły się pojawić przybliżenia owego materiału do gumy.